wieś, widziałeś? Zobacz, nowa mapa wisi u nas. O, rzeczywiście. Tam wcześniej mieliśmy taką planszę z państwami, mapę polityczną, gdzie państwa były na kolorowo, a teraz już nie ma tyle kolorów. O, jest zielony, żółty, czerwony, a niebieski. O, niebieski to są morza i oceany, wiesz? To na pewno. A jak myślisz, ciekawe, czemu pani zmieniła mapę, nie? No dzień dobry, chłopaki! O, dzień dobry! Witam serdecznie na kolejnej lekcji. O, dzień dobry! No widzę, że oglądacie, studujecie mapę, kolorki już się przyglądacie nim, ale jeszcze tam widzę pomarańczowy, tak? Jeszcze by się pojawił, chyba nie został wspomniany. Oj, biały jest przecież! I jeszcze jest biały, no przecież obszary... To jest Antarktyda już! No właśnie! No dzisiaj ta mapa też nieprzypadkowo jest na ścianie, bo dzisiejszy temat, zobaczcie przed nami, ukształtowanie powierzchni na mapach. Także zapraszamy na taką lekcję, którą przede wszystkim kierujemy do szkoły podstawowej w klasie 5, co nie znaczy, że starsi nie mogą skorzystać, bo to będzie powtóreczka, a nawet ci, którzy już dawno skończyli edukację, też mogą powrócić do tematów. Ale zło! Geografia ze świnkami jest dla wszystkich! No oczywiście, nie ma tu żadnych ograniczeń. No i kochani, w dzisiejszym filmiku warto nas uważnie oglądać, bo się dużo będzie działo. Będziemy rysować, coś tworzyć, tak? Będzie, mam nadzieję, ciekawe i będzie to wszystko zrozumiałe. No i chodźmy do pierwszego punkciku naszej lekcji, to znaczy na początku wyjaśnimy sobie, czym jest wysokość bezwzględna i wysokość względna. Ja wiem! Ja wiem! No, sobieś. Znaczy, tak mi się wydaje. No, mów, mów. No, bo wysokość bezwzględna to jak jest bezwzględnie wysoko. Na przykład Mount Everest. A względna to tak dla jednych wysoko, dla innych nie wysoko, nie? A to sobie zaraz wszystko wyjaśnimy, ale widzę, że poczucie humoru ciebie generalnie nie opuszcza, tak? No, sobie się chyba żartujesz, co? No, troszeczkę tak. Chyba to będzie coś innego. Kochani, już tłumaczę. Jak oglądaliście tę mapę, czy to świata, czy to Polski, no weźmy na razie Polski, to zauważycie, że w pewnych miejscach, w górach mamy szczyty, tak? One są podpisane i najczęściej zaznaczone są jeszcze, słuchajcie, wysokości. No i teraz właśnie jest tak, my sobie zaraz powiemy, co to znaczą te wysokości, że każdy punkt na powierzchni naszej planety leży na danej wysokości, którą się mierzy. Ale żeby coś zmierzyć, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Więc mierzy się je od poziomu morza. Jak to wygląda, kochani? Może zaczniemy rysować. A faktycznie, bo się podaje zawsze wysokość. No właśnie. Ileś tam metrów nad poziomem morza. No właśnie, więc poziom morza, tu to moje morze, ustalono jako 0 metrów. Zobaczcie, tak? Jak nasza pani ładnie rysuje. No, czy ładnie, to już nie mi oceniać. Mam nadzieję, że będzie to czytelne. Jeżeli wspinamy się na jakąś wypukłą formę terenu, jakieś wzniesienie i na przykład szczyt będzie mieć 500 metrów, jesteśmy powyżej poziomu morza, czyli mamy metry nad poziomem morza. Przy okazji zwracam uwagę na skrót, jak zapisujemy, tak? Nie musimy pisać nad poziomem morza, tylko możemy literki z kropeczkami i to jest nasz skrót. MMPM. Tak, metry nad poziomem morza. I zobaczcie, ta odległość od poziomu zero do naszego, trochę się tu widzę rozpędziłam, nie, jest dobrze, do naszego szczytu, ta cała wysokość, odległość, to jest wysokość bezwzględna, czyli właśnie mierzona w metrach nad poziomem morza, tak? Ale jeżeli, kochani... Czyli ile od poziomu morza jest? Ile od poziomu morza maksymalnie, tak? Tak jak mamy szczyty 2499 metrów od poziomu morza, na przykład rysy, tak? To już wiemy, że od poziomu morza. Ale kochani, jeżeli my na przykład znajdziemy się powyżej poziomu morza, jakiś punkt odniesienia, na przykład będziemy u podnóża tej góry, i będziemy chcieli startować z tego miejsca i zdobywać szczyt, na przykład wdrapywać się jakimś szlakiem turystycznym. Ten i będziemy tutaj? Ten ludzik tutaj, albo świnka. Mogła świnkę naleźć. Chyba trochę dłużej by mi to zajęło. I będziemy mieć określoną wysokość, że jesteśmy na 200 metrach nad poziomem morza. Oczywiście. O, to bliżej na szczyt wtedy jest. No właśnie, to jest na miejscu, ja? I teraz musielibyśmy się tylko wykonać obliczenie, ile mamy do pokonania. Co robimy? Ojej, odejmujemy, spokojnie, prosta matematyka, odejmujemy od 500 metrów nad poziomem morza, pamiętajcie o jednostkach, wszystko zapisujemy, 200 metrów nad poziomem morza i mamy tutaj, że w sumie do pokonania 300, ale już tylko metrów zapisujemy. Tak? I ta odległość do pokonania między podnóżem w naszym przypadku a szczytem, ta krótsza, to jest wysokość względna.
Czyli względna, to znaczy, że względem jakiegoś względem punktu. Jakiegoś punktu odniesienia. I teraz zobaczmy jeszcze raz. Jeszcze raz pokazujemy. Wysokość bezwzględna. Wysokość danego punktu na powierzchni Ziemi mierzona od poziomu morza. Czyli ta najbardziej możliwa wysoka, tak? Podawana w metrach nad poziomem morza, ale może być sytuacja, że coś jest poniżej poziomu zera. Czyli mamy te metry pod poziomem morza, tak zwane depresje. Depresja, jak to wygląda, kochani, zobaczcie, to są takie obszary lądowe położone poniżej poziomu właśnie morza, ale nie zalane wodą. Najczęściej odgrodzone od morza na przykład jakimiś wzniesieniami, tak widać tutaj na rysuneczku. I taką na przykład depresję w Polsce też mamy. Zobaczcie, tu przy okazji pokażę, żebyśmy już byli na bieżąco. Byśmy pewne rzeczy już sobie układali w główkach. Mamy część Żuław Wiślanych, tak, naszych, Raczki Elbląskie, taka wieś. I zobaczcie, możemy zapisać to albo 1,8 metry pod poziomem morza, tak jak przed chwileczką ja to robiłam, albo z minusikiem, 1,8 metra, ale przedtem jest minus. O, rzeczywiście minus jest od razu mówi nam, że jest pod poziomem morza, więc nie dopisujemy już, tak, minus metrów pod poziomem morza, tylko wtedy taki zapis stosujemy. Tak? Może no to, być tak. Słuchajcie, to jest logiczne tutaj widać na tym rysunku, że jak na plaży, przy plaży byłaby góra i ktoś by wykopał sobie dziurę na plaży, no to jakby miał startować od tej dziury, czyli od poziomu poniżej poziomu morza, no to wyżej będzie musiał no, iść właśnie, niż właśnie. Ten, co z poziomu zero, nie? Tak, ale kochani, jak mamy depresje zalane wodą, tak, jeszcze dodatkowo, to mamy jeszcze kryptodepresję. Zobaczcie, też takie zjawisko może wystąpić. W Polsce też mamy taki przykład, jezioro Miedwie, o. Będzie taką kryptodepresją. Ale to tylko taka ciekawostka, tak? Na razie w temat się nie wgłębiam, bo dzisiaj czym innym się zajmujemy. Czyli możemy mieć metry nad poziomem morza i pod poziomem morza. Łatwe na razie, co? No właśnie. I teraz, kochani, a wysokość względna, czyli wysokość formy terenu mierzona od jej podnóża, to już wiemy, jak startowaliśmy, tak? Na rysuneczku pokazywaliśmy. Najczęściej właśnie od na przykład na doliny do szczytu. I to podajemy tylko w metrach. Dlatego taka jest różnica między nimi, tak? Jedną odczytujemy od razu z mapy, bezwzględną, a względną musimy policzyć. Wszystko zależy, od którego momentu się będziemy wspinać na przykład. O tak. Logiczne. A kochani, takie pytanko teraz do Was mam. Który szczyt na Ziemi jest najwyższy? No, Mount Everest jest najwyższy, nie? No właśnie, o 8848 metrów nad poziomem morza. Nad poziomem morza. Zobaczcie, jak mówimy o wysokości bezwzględnej, no to macie rację, tak? Myśleliśmy, nie? Ale, jakbym Wam powiedziała, że szczyt Denali w Ameryce Północnej, który ma podaną tutaj, zobaczcie, wysokość nad poziomem morza, tu jest mniejszy, ale jakbym Wam powiedziała, że wchodząc na ten szczyt, trzeba pokonać większą wysokość? No jak większą, jak tu jest 8848, a tu 6090. Coś tu się nie zgadza chyba. No bo kochani, wszystko zależy, o jakiej wysokości mówimy. Zobaczcie, wysokość względna, czyli ta mierzona od tego naszego punktu, gdzie się wspinamy. Oczywiście ona może się delikatnie różnić, bo wszystko zależy, od którego dokładnie miejsca będziemy pokonywać teraz trasę na szczyt, tak? No i patrząc na te wysokości względnej, to idąc na Mount Everest mamy mniejszą wysokość do pokonania niż na Denali. Zobaczcie. No tak przecież, bo przecież jak się człowiek idzie do Mount Everest, no to ten Mount Everest się już zaczyna na jakiejś wysokości, no, tak? O to chodzi? Dokładnie tak, kochany, dokładnie tak, bardzo dobrze. A czyli alpiniści więcej muszą pokonać, jak chcą na Denali. No tak? Tutaj dokładnie, jeżeli chodzi o wysokość względną, tak właśnie jest. A to jeszcze jest właśnie nic. Bo ja mam jeszcze jeden przykład. Zobaczcie, Mauna Kea, czyli wulkan na Hawajach, na Oceanie Spokojnym, jeżeli mówimy o wysokości bezwzględnej, no to ma 4205 metrów nad poziomem morza. Ale tutaj jego wysokość od podnóża na dnie Oceanu Spokojnego, gdyby liczyć, względna, będzie mieć ponad 10 tysięcy metrów. Ojej, to znacznie więcej niż Mount Everest, nie? Dokładnie. Tylko to chyba by musiał płetwonogach się zacząć wspinać od dna, nie? No, nie. Płetwonoga tutaj nie mieszamy do tych naszych obliczeń. Tak? No także zobaczcie, mam nadzieję, że teraz już ten temat jest całkowicie zgłębiony i jest zrozumiały. O co chodzi z tymi wysokościami, co? No tak, teraz już rozumiemy. Wiecie, o co chodzi. To przechodzimy dalej. Teraz moje pytanko brzmi, jak przedstawić na mapie te właśnie góry, wyżyny, niziny? Jak to się robi? No kochani, ostatnio mówiliśmy o metodach prezentacji zjawisk na mapach. To mówiliśmy o takiej metodzie izolinii, pamiętacie? O tych różnych jednakowych punktach wysokości i innych. No i jak to jest? To jest tak, że dane o wysokości terenu nad poziomem morza uzyskuje się na podstawie różnych obliczeń. Pomiarów generalnie, pomiarów. I potem, jak mamy punkty, które mają taką samą wysokość, bezwzględną, nad poziomem morza, to możemy je połączyć
takimi liniami, to są poziomice albo inaczej izohipsy na mapach, które właśnie nam łączą te same wartości wysokości. No i tutaj, kochani, startujemy oczywiście znowu od poziomu zera, czyli to jest poziomica na styku morza z lądem i kolejne możemy wyznaczać co 5, 10, 25, 50 nawet metrów. Wszystko zależy, jaką mamy rzeźbę terenu. Czyli te poziomice nam ukazują na mapach rzeźby terenu. A żeby to było teraz łatwiej, jak ten rysunek wykonać poziomicowy, jak on wygląda, to posłużymy się modelem taki, który przygotowałam i pokażę Wam, jak z tego modelu zrobić ten rysunek na kartce papieru, tak? O właśnie, może pokaż, bo taka teoria to wie. Teoria, nie. Słuchajcie, zamkniemy może atlas, w międzyczasie nie jestem teraz potrzebny. Przygotowałam taki, kochani, model, to jest nasza czapeczka. Ojej, jakby ktoś miał urodziny, takie czapeczki właśnie. Nosi, nie? Jak najbardziej urodzinki, może całkiem niedługo. A co ty tam pokazujesz? A nie, tak sobie tylko przygotowuję, co ci tu powiedzieć dalej, Juleczku. Urodzinki, jak będziesz kiedyś tam mieć, to wtedy może czapeczkę zrobimy, tak? No, na razie czapeczka jest nam potrzebna jako model. To jest jakiś model, przyjmijmy jakiegoś pagórka, generalnie jakiś wypukły forma terenu, jak widać. I teraz wiemy, że na danych wysokościach te punkty mają tę samą wartość, tak? To są punkty nad poziomem morza. I teraz no, można je narysować, a ja posłużę się tutaj nakładaniem tych poziomic jako gumki, recepturki. Zobaczcie, jakie zwykłe przyrządy można wykorzystać, robiąc taki model. Zobaczcie, nakładam pierwszą poziomicę, możecie ją oczywiście narysować. Ja sobie tutaj nałożę. Oczywiście staramy się, żeby te punkty były na tej samej wysokości, trochę z tą gumką może być ciężko, no ale chodzi tylko o poglądowy taki model, tak? Tutaj. W każdym razie, jakby ktoś się wspinał i był na tej zielonej gumce, to z każdej strony byłby na tej samej wysokości. Z każdej strony tej samej. Następna poziomica, kolejna jakaś wysokość, jakieś punkty połączone, tak? Widać. I kolejną możemy mieć jeszcze, bo się wspinamy coraz wyżej. I następną jeszcze. I każda gumka to jakaś inna, wysokość konkretna? Tak, jakaś konkretna inna wysokość, tak? Na przykład przyjmujemy, że one są co 50 metrów. No to możemy mieć na przykład, nie wiem, 50, 100, 150, 200, 250 i jakiś szczyt na przykład 265 metrów nad poziomem morza. I tak wygląda nałożenie tych naszych poziomic, czy inaczej narysowanie ich na, kochani, na tym naszym modelu. W podręczniku też macie coś takiego, można spojrzeć, tak? Tak można narysować, zrobić. I teraz jak przełożyć te poziomice, czyli jak je zrzutować i narysować na płaszczyźnie, czyli na arkuszu papieru. Biorę sobie karteczkę i w moim przypadku ja po prostu zacznę je zdejmować, tak? Zobaczcie, zdejmuję tą poziomicę którą pierwszą miałam, tak? Tą najbardziej taką, o, długą. I układam kolejną, układam. One są tutaj, zobaczcie, bardzo bliziutko. W zasadzie możemy ją nawet ominąć, żeby nam nie zaburzała wysokości tutaj. O, rysuneczku. I przekładam. I tworzę w ten sposób rysunek poziomicowy. Zobaczcie. I z tej formy stworzyliśmy taki rysunek. I to są te poziomice? I to są te poziomice nałożone. Pokażesz, jak to jest w podręczniku? Widzicie? Takie przełożyłam, tak? Ja po prostu je zdjęłam, a patrząc tutaj, można je po prostu przerysować, przerzutować na kartkę papieru, tak? No czyli, i jak czyli gramy... największa, co była na dole, najniżej, najszersza nasza tutaj. To jest wysokość najmniejsza. Tak. I im idziemy dalej, kochani, widać też, że te wysokości w naszym przypadku, patrząc... Na środku tego kółeczka najmniejszego byłby szczyt pewnie. No właśnie, tu można by było zaznaczyć kropeczką na przykład szczyt, tak? I mielibyśmy też jakąś wartość. I to wszystko, o, możemy zaznaczyć. I wszystko zależy teraz, jak one się układają. Bardzo ważny jest ten przebieg tych poziomic, bo to nam powie, jaka to jest forma terenu. I bardzo ważne, jakie mają one tutaj wartości. Jeżeli mówiłam, że zaczynało się z 50, tak? Było z 50, 100, 150, 200... 200 i na przykład mielibyśmy 255 metrów nad poziomem morza, to są te wartości, no to widzimy, że wartości wzrastają do środka, czyli to forma terenu musi być jakaś wypukła, tak? Jakaś, jak widać, nasz model pokazywał. Czyli na mapie tak by się zaznaczało? Tak by się zaznaczało. I kochani, jeżeli byśmy mieli w drugą stronę wartości by malały, to mielibyśmy jakąś zaklęsłość, kotlinę. Góra w sensie? No, taką zaklęsłość, o, moglibyśmy tak, zobaczcie, tu mamy nawet przykład przedstawić i mielibyśmy na przykład kotlinę, tak? Otoczoną z każdej strony wzniesieniami. Albo jak układ poziomic byłby bardziej taki równoległy do siebie, zobaczcie, prawie równoległy do niebieskiej linii, co to jest rzeka tutaj, to mielibyśmy wtedy dolinę rzeczną.
Tak, i zobaczcie, wartości też nam dalej wzrastają, im dalej idziemy od doliny, tak? Ku dolinie maleją. Czyli ta rzeka jest w takim zagłębieniu w terenie. Tak, płynie sobie w dnie, dokładnie. Oczywiście układ poziomic też bardzo ważny jest, czy one są blisko siebie, zobaczcie, to zagęszczenie, czy daleko. Jak są tak bliziutko siebie, to znaczy, że stok z tej strony, tu mamy północ zawsze na górze, i będzie podejście strome. A bardzo, bardzo... Strome, w sensie, strome, że jest, bardzo szybko się robi coraz wyżej. Tak, tak, i przede wszystkim jest bardzo ciężko wchodzić, tak? Może nam to zająć trochę czasu i męczymy się. A jeżeli poziomice są daleko od siebie ułożone, to tak, jest łatwiej, to jest w tym momencie... Tak, o, południowy nawet wschód możemy określić. One są wtedy daleko, czyli mamy łagodne podejście. Może idziemy i czasami trochę... To tak jak schody trochę, nie? Tak. Tak, jak są blisko siebie schody co chwilę, to szybciej się wchodzi na górę, jest bardziej stromo. No właśnie. A jak no są właśnie takie szerokie schody, dopiero tam co jakiś czas, to o wiele jest łatwiej wejść. I zobaczcie, tu jeszcze pokazujemy, czasami takie keseczki znajdziecie, które też pokażą, jak keseczka idzie w ten sposób, to mamy jakieś wzniesienie górę, tak? Jakąś wypukłą formę terenu. A jak keseczki idą do środka, to już też nam sugeruje, że te wartości spadają do środka, czyli mamy kotlinę. I wszystko zależy, jaki będziemy mieć tutaj układ tych form terenu. No wiadomo, aha, możemy mieć pojedyncze, tak? Jakieś wzniesienie, możemy mieć podwójne, no to wtedy inaczej wygląda ten rysunek poziomicowy. Ale kochani, jeszcze bardzo ważne, a jeszcze możemy na przykład powiedzieć sobie o, że pagórek będzie też wyglądał inaczej. Możemy mieć o na przykład, tak? Wartości, na przykład 50 metrów, 40, 30 i 20. I to też nam wtedy mówi, że wartości wrosną ku środkowi, tak? Ale mniejsze są. W tym przypadku forma terenu będzie mniejsza, będzie to pagórek. No i teraz zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Ja zrobiłam z drugiej strony, tak? Czyli z modelu narysowałam, zaznaczyłam te poziomice i je przerzuciłam na kartkę papieru, a możemy w drugą stronę robić, czyli mamy już rysunek poziomicowy i teraz w ten sposób możemy sprawić, że powstanie nam forma, która nam widziana z boku, tak? Czyli można zrzutować w ten sposób. Jak coś takiego widzimy i się zastanawiam, co to znaczy, no to znaczy, że na taką górkę będziemy wchodzić. No właśnie, i tak to widać z tego profilu, nie? Może być i tak. No i teraz pytanie, kochani, jeszcze bardzo ważne, jakie mamy, co możemy odczytać z tej mapy poziomicowej, ale pamiętajcie, mapa poziomicowa wtedy, kiedy mamy, kochani, jeszcze skalę, nie? Bo na razie to powstał nam rysunek, tu jeszcze tych elementów niektórych nie mamy. Czyli jak nie ma skali, to jest rysunek. To mówiliśmy już, nie? Że mapa musi mieć skalę, musi mieć pewne elementy. Tak, miło. No i kochani, z takiej mapy poziomicowej odczytujemy rodzaj i kształt formy, czyli czy są wypukłe, czy są wklęsłe. Czy mamy, jaką mamy wysokość nad poziomem morza, czyli bezwzględną, to od razu odczytamy, bo to widzimy, jaki jest najwyższy punkt. Obliczyć możemy względną, co zaraz będziemy robić. I jakie jest nachylenie stoku, to też już mówiliśmy, pokazywałam przed chwilą. Czy blisko siebie poziomice, wtedy stromo, no, czy daleko, to wtedy łagodne podejście. No i kochani, formy terenu jeszcze, tak przypominam, bo cały czas o nich mówię, a nie wiem, czy to jest jasne. Pagórki, takie małe formy terenu, do 50 metrów wysokości, ale względnej, czyli tej różnicy, jakbyśmy liczyli, tak? W metrach. Wzgórza do 300 metrów, a góry powyżej tych 300. Czyli wszystko zależy, jaka jest wysokość takiej formy terenu. No i kochani, formy wklęsłe, tu tylko dwie, kotliny, czyli takie obniżenie z każdej strony otoczone wzniesieniami, to już pokazywaliśmy na tym poziomicowym rysunku, jak to wygląda, albo tam, gdzie płynie rzeka, dolina rzeczna. Aha, no i drugą stronę, to proste. No i kochani, jak mamy mapę poziomicową, a tutaj dokładnie mamy rysunek poziomicowy, pamiętajcie, bo nie mamy tutaj skali, tak? Ale możemy też odczytywać z mapy poziomicowej. No to teraz kilka zadań dla Was, świniaczki, i dla naszych widzów, żebyśmy wiedzieli, czy już umiemy się tym posłużyć. Pierwsze pytanie brzmi, jaka to forma terenu? Czy to będzie w ogóle wypukła, czy wklęsła? Wpierw ustalmy. No będzie wypukła, bo ich się robi coraz wyżej. Coraz wyżej wartości do środka, tak, rosną. To jest pierwsza rzecz. Jak spojrzymy na układ tych poziomic, to też nam to pokaże, że jest to forma tutaj wypukła. Nie są one żadne równoległe, tak? Tylko w ten sposób ułożone. Drugie pytanie, ale jaka to jest forma wypukła? Pagórek, wzgórze czy góra? Trzeba w tym momencie obliczyć... Wysokość względną. Bardzo dobrze. Jak obliczymy sobie wysokość względną, to wyjdzie nam, że mamy... Czyli trzeba od 267, tak, odjąć 50.
Tak. 267, pamiętajcie, metrów nad poziomem morza, nie? Odejmujemy 50 metrów nad poziomem morza. No to jest morza. To podnóże, od którego tak, od tego podnóża, dokładnie, od początku. No to wychodzi nam 217 i już tylko metrów, wysokość względna. A mówiliśmy, że przed chwileczką, że wzgórza są do 300 metrów. Mamy? Nawet nie mamy 217. No czyli jest to wzgórze w tym przypadku, tak? Trzecie pytanie. Które podejście będzie bardziej strome? Zobaczcie na kierunki, tak? Wiemy, że na górze jest północ. Strome, tam, gdzie są tak blisko siebie, te tam, gdzie blisko siebie, tutaj, o, możemy mówić o północy. To jest północ, nie? Tak, podejściu, że jest bardziej strome. A z kolei im dalej te poziomice, tym będzie łagodniej. Czyli w zasadzie łagodne podejście mamy tutaj od strony wschodniej. Południowo-wschodniej, no. Albo wschodniej też, jak najbardziej. No i jakbym zadała pytanie, jaka jest wysokość bezwzględna tej formy terenu? Bezwzględna to 267, bo tam jest metrów tutaj nad poziomem morza. Metrów nad poziomem morza, tak. O jednostce. I wszystko jasne. I powinno być wszystko jasne, tak? A to nie takie trudne jednak. Czy to jest rysunek poziomicowy, jak tutaj macie, czy mapa poziomicowa, idąc dalej, to na to samo wychodzi, jeżeli chodzi o te nasze obliczenia i te nasze tutaj pytania, tak? Odpowiedzi do tych pytań. No i kochani, jeszcze prosta, łatwa rzecz do zapamiętania. Mamy te rysunki, ale czasami to mało nam mówi, a żeby było nam łatwiej jeszcze odczytać wysokości i ukształtowanie tej powierzchni, to co oglądaliście na początku, czyli taką mapę, nakłada się na mapy właśnie te poziomicowe barwy, a barwy odpowiadają określonym wysokościom. Czyli dzięki takim mapom stają się one i tym barwom kolorowe. Tak, bardziej czytelne, kolorowe. I te mapy właśnie, które mają te barwy hipsometryczne, to są inaczej mapy hipsometryczne, tak? Czyli muszą być tu jeszcze zaznaczone kolory. No i taką mapę na przykład mamy tutaj wyświetloną mapa Polski. No jest zielony, żółty, pomarańczowy. No i to są właśnie te barwy, od których na początku zaczynaliście sobie tutaj oglądać. I jak widać, skala jest zawsze zaznaczona i musimy tylko pamiętać. Czyli taki bardziej brązowy jest. No i właśnie trzeba pamiętać, jakim kolorem co odczytujemy. Mówiliśmy na początku lekcji o depresjach. Depresje, czyli obszary poniżej poziomu morza, kolor ciemnozielony. No to już widzimy, tak? Te nasze żuławy wiślane są tutaj zaznaczone, te raczki elbląskie. I teraz, kochani, dalej, jak idziemy, jak spojrzymy w ogóle na mapę, to który kolor nam dominuje? Taki zielony i żółty. Zielony. Przede wszystkim zielony, kochani, bo zielony to niziny tutaj, patrząc na Polskę. Żółte oczywiście też mamy i te czerwone, brązowe też. Czyli jakie mamy formy terenu? Niziny. Niziny, obszary położone na wysokości do 300 metrów nad poziomem morza. I jak tutaj może jeszcze lepiej widać, ten kolor zdecydowanie przeważa w Polsce. Macie obraz, jaki za oknem możecie obserwować, patrząc taki na nizinę. Taki płaski jest. Taki bardziej płaski, nizinny właśnie. Pamiętajcie, że to nie znaczy, że jak kolorem mamy na mapie zielony, to wszędzie jest zielony. No, tak? To jest tylko taka umowna rzecz, określenie barwy nizin jako zielony po prostu. No właśnie, bo zimą będzie biało. No, przykryte na przykład śniegiem, dokładnie. I jak będziecie dalej podróżować na przykład z Poznania w kierunku gór na południe, to się potem w końcu... coraz bardziej żółto. Tak, robi się, ale żółto jest na mapie, tak? A na zewnątrz, jak spojrzymy za oknem, to teren jest bardziej taki falisty, tak? Przybiera już takie, inną formę. Tu są takie pola górkowate na przykład, bardziej. Na właśnie, nie? Tu mamy akurat roztocze, tak? Pokazany fragment. No i wyżyny, obszar położony na wysokości powyżej 300 metrów nad poziomem morza, czyli już powyżej tej, gdzie niziny były, ale gdybyśmy liczyli wysokości względne, to nie mogą one przekroczyć 300 metrów, tak? To żeby pamiętać, jest powyżej 300 metrów nad poziomem morza, a wysokości względne do 300. Czyli te różnice w terenie. Te różnice w terenie, dokładnie. I ostatnia rzecz, góry, które zaznaczamy na mapach kolorem czerwonym, czasami nawet trochę pomarańczowym, w zależności jaka wysokość, tak? Zobaczcie, Tatry są na czerwono. I też brązowym. Wszystko zależy jaka wysokość, na przykład Góry Świętokrzyskie są dosyć niskie, to inny kolorek niż Tatry, jak widać czerwone, tak? Zdecydowanie najwyższe u nas w Polsce. Góry, obszary o wysokości nad poziomem morza powyżej 500, a gdy będziemy liczyć wysokości względne, powyżej 300, tak? Czyli też muszą przekroczyć te 300 metrów. No i teraz wiadomo, jak czemu na tej naszej właśnie mapie, zobaczcie na przykład Himalaje, jakie są czerwone, nie? Tak. Tak, a jak spojrzycie sobie jeszcze, kochani, dalej, zobaczcie, jeszcze mam Amerykę Południową, też mamy na mapie za komputerem, też widać wyraźne zaznaczenie tych barw, tak? Gdzie niziny, gdzie niziny, tak, gdzie... Ale tutaj nizina jest Amazonki, to jest zielona i tutaj jest żółta wyżyna blazylijska. Mhm.
czyli to też jest już teraz jasne. Oczywiście pamiętajcie, na takich mapach jeszcze mamy no, inne elementy zaznaczone, legendy warto czytać, tak? Czyli jak ktoś jedzie w jakieś wakacje, na wakacje do jakiegoś kraju, może sobie zobaczyć tą mapę hipsometryczną, żeby wiedział, czy tam będzie tak bardziej płasko, czy będą góry i tak no dalej. Właśnie, na przykład, no wszystkie te poziomice plus te barwy ułatwiają właśnie nam rozeznanie się, jaka jest rzeźba terenu na danym obszarze, tak? I no, oczywiście fajne. Mam nadzieję, że ten model dzisiejszy, też nasze rysuneczki zobrazowały, jak to się tworzy, jak to powstaje i okazało się, że wcale to znowu nie takie trudne. No i mam nadzieję, że zostało to przedstawione też w sposób jasny dla Was. A jako podsumowanie, świnki przygotowały zadanie domowe. Sprawdzimy teraz Waszą wiedzę. No, takie pamiętajcie, że zadanie nawiązuje do tego, które robiliśmy wspólnie na lekcji. Tak, słuchajcie, my tutaj sobie się postanowiliśmy się trochę... No nie mówię się powspinać, mówię się podpowiedź, po prostu musimy pokonać taki tutaj teren, nie zdradzamy jaki to teren, tylko ważne jest zwróćcie uwagę, z jakiego punktu zaczynamy. Tutaj czerwoną kropką żeśmy zaznaczyli na poziomicach. O, ja tu jestem na dole, zobaczcie też. I zobaczcie, do tego rysunku będą pytania. Pytania z tego co widzę, tak, 4. Tak? Pierwszy to jaki to rodzaj formy terenu, czy to jest pagórek, kotlina, czy góra? Kochani, tak, chcielibyśmy, żebyście wybrali, który z tych podanych już, możecie oczywiście uzasadnić, dlaczego taką wybieracie formę terenu, to też już powinno być jasne po tej lekcji. Tak, później to chyba będzie najłatwiejsze. Trzeba podrzucać bezwzględną wysokość tej prezentowanej formy. I pamiętajmy, że trzeba zapisać w odpowiedniej jednostce, bo tak. Sama liczba nic nam nie mówi. Dokładnie. Tak? Później mamy... Trzeba obliczyć wysokość względną, jaką muszą pokonać ja i Juluś. Dokładnie. I tu też, kochani, jednostka koniecznie. Możecie nawet zapisać, kochani, obliczenie, tak? Żebyśmy wiedzieli, tak. Skąd to się wzięło. I warto. Ostatnie pytanie, chyba najciekawsze. Która ze świnek ma do pokonania bardziej ślone podejście? A czyli jeszcze raz. Czyli ja ci sobie. Zobaczcie, jeszcze raz pokazujemy, tak? Zwróćcie uwagę na układ tutaj poziomic. No. No i mam nadzieję, że po tej lekcji już będziecie śmigać, jeżeli chodzi o rozczytywanie rysunków czy map poziomicowych. No, na pewno. I będziecie wiedzieć, dlaczego właśnie takie barwy zostały nadane na mapie hipsometrycznej. Słuchajcie, na odpowiedzi czekamy do piątku, do godziny 20. Pamiętajcie, żeby je wpisywać pod tym filmem w komentarzu. A później w sobotę będziemy rozwiązywać i pozdrawiać wszystkich, którzy rozwiązali. Do zobaczenia!